Gdyby nie było teatru, to gdzie by się podzieli ci wszyscy szaleńcy? To ja nie chcę odpowiadać na takie pytanie. Teatr dla mnie musi być. I nie będę się nawet zastanawiać, co by było, gdyby go nie było. On po prostu być musi. Teatr zawsze był i nadal jest moim marzeniem. I chciałabym, żeby był i istniał zawsze. Gdyby nie było teatru, to byłoby smutno. Bardzo. Gdyby nie było teatru, świat byłby o wiele boższy. Co by było, gdyby na świecie nie było teatru? Szanowni Państwo, to jest niemożliwe. Świat jest teatrem, aktorami są ludzie. Każdy z nas, bez względu na to, czy jest aktorem, czy nie jest, odgrywa jakąś rolę. Jaki byłby świat bez teatru? W moim odczuciu smutny, szary i ponury. A nieprawda? Gdyby nie było teatru, to w sumie byłoby to, co jest teraz, bo tego teatru nie ma. Albo nawet go nie mamy, bo przecież jesteśmy w remoncie. Ale ze względu na jakby sytuację panującą jestem bardzo szczęśliwy, dlatego że mamy widownię. To oznacza, że jeśli my wychodzimy na scenę i widzimy fantastyczną widownię, która reaguje, która nas słucha, no to jest już to cudowne spotkanie, o które nam chodzi. Co by było, gdyby nie było teatru? Zapewne powstałby teatr. Co by było, gdyby nie było teatru? Nic by nie było. Jestem typowym przykładem aktora bez teatru. Od 2 lat gram w domach kultury, w kinie, w aulach. Jakoś nic się nie dzieje. Zdecydowanie gorzej jest, gdyby nie było widza. Gdyby nie było teatru, to nie byłoby spotkań. A teatr to dla mnie spotkania. Spotkania z artystami, spotkania z widzami. I dlatego w tym roku życzę Państwu wielu spotkań. Również w teatrze. Spotkajmy się w teatrze. Teatr w moim życiu był punktem wyjścia do bardzo wielu działań, które robię do dnia dzisiejszego. I cały czas tych działań jest więcej. Gdyby go nie było, nie miałbym inspiracji, nie miałbym poligonu doświadczalnego. I pewnie nie byłbym dzisiaj w tym miejscu, w którym jestem, a jestem w dobrym miejscu. Co by było, gdyby nie było teatru? Pewno wiódłbym spokojne, nudne życie. A tak od czasu do czasu wieczorem mogę spotkać się z widzami na scenie i pokazać im takie rzeczy, których w domu nie jestem w stanie sobie wyobrazić. Gdyby nie było teatru, to moje życie wyglądałoby zupełnie inaczej i nie mogłabym co weekend, co spektakl być inną osobą, a bardzo to lubię. Co by było, gdyby nie było teatru? Nie byłoby spotkania z człowiekiem, nie byłoby nas, aktorów i was, państwa widzów, nie byłoby naszych wspólnie spędzonych chwil i uniesień. Tych momentów, kiedy w pewnym momencie patrzę w oczy widzowi i widzę, że się dobrze rozumiemy. Jakby świat wyglądał, gdyby nie było teatru? Byłby dużo uboższy. Nie byłoby tej poetyki, tej atmosfery teatru. No to na to pytanie jest krótka odpowiedź. Nie byłoby to to. To było po prostu inaczej, bardziej ubogo. Jesteśmy dość osobliwą, małą, spłuconą gromadką, bez której prześwietna ludzkość może się doskonale obejść. Jesteśmy beznadziejną mniejszością i co gorsze, uzurpujemy sobie prawo do wzniecania niepokoju. Chcemy zmusić naszych bliźnich do refleksji nad ludzkim losem, do trudnej miłości, jaką winni jesteśmy sprawom wielkim, także pogardy dla tych wszystkich, którzy z uporem godnym lepszej sprawy starają się człowieka pomniejszyć i odebrać mu godność. Czasami bywamy grupą małych diabłów, którzy podtrzymują ogień pod kotłem, w którym podgrzewana jest cała ludzkość.